Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Czysta Dziewico Maryjo, przyczyno naszej radości, módl się za nami do Boga, gdy dzień osiągnął połowę. Kiedy słoneczne promienie paliły kraj Galilei, poszłaś z pośpiechem przez wzgórza, by służyć Matce Proroka. Pomóż nam serca otworzyć na bliźnich naszych potrzeby. Uproś nam miłość uczynną, wytrwałość w pracy i pokój. Panu, któregoś zrodziła, by stał się naszym zbawieniem, chwała niech będzie na wieki, w jedności z Ojcem i Duchem. Amen. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, dlatego przestrzega ich moja dusza. Poznanie Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, bo pragnę Twoich przykazań. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, tak jak czynisz z miłującymi Twe imię. Umocnij moje kroki Twoim słowem. Niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie. Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku, a będę strzegł Twoich postanowień. Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw. Strumienie łez płyną z moich oczu, bo nie zachowano Twego prawa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg powstaje w Bożym zgromadzeniu, sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich. Jak długo będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę występnych? Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym. Oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym. Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza. Wyrwijcie go z rąk występnych. Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją. Błąkają się w ciemnościach. Cała ziemia w posadach się chwieje. Rzekłem: jesteście bogami, jesteście wszyscy synami Najwyższego. Lecz pomrzecie jak ludzie, poupadacie wszyscy jak książęta. Powstań, Boże, i dokonaj sądu nad ziemią, bo wszystkie narody są Twoją własnością. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, a On mnie wysłuchał. Uwolnij moje życie, Panie, od warg kłamliwych i podstępnego języka. Co Bóg Tobie uczyni i czym Ci odpłaci, podstępny języku? Ostre strzały mocarza i żar węgli płonących. Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, że mieszkam pod namiotami barbarzyńców. Zbyt długo mieszkała moja dusza z tymi, którzy nienawidzą pokoju. Gdy ja głoszę pokój, oni dążą do wojny. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Jemu zaufam i bać się nie będę. Pan jest moją mocą i pieśnią. On stał się dla mnie zbawieniem. Pamiętaj o nas, Panie, bo upodobałeś sobie w swym ludzie i przyjdź nam z pomocą. Módlmy się. Wszechmogący Boże, z radością oczekujemy przyjścia Twojego Syna w ludzkim ciele. Wysłuchaj łaskawie nasze prośby i daj nam osiągnąć życie wieczne, gdy nasz Zbawiciel przyjdzie w chwale, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.